Daniel Majonez Kucharski. No, a obok Oskar Reszka. Wywołają znów oklaski. Polazując się troszeczkę. Nowy program trzeba zacząć. Który dzielnie zaciekawi. Ciągle kasy nie dostając. Kasę se łatwimy sami. Chociaż często na nas krzyczą. Nawet z takim ładnym zdjęciem. To my Majka niczym wycior. Powsadzamy tam, gdzie wejdzie. Lubisz WhatsApp? Bardzo dobrze. Wszystkim takim browar kupię. Całą resztę, co nas bluzga. Mamy tu, głęboko w dół. Witam wszystkich w programie WhatsApp w przeddzień pierwszego dnia wiosny, gdzie temperatura jest tak wysoka, że można przymarznąć do chodnika. Mimo tych upałów byliśmy w WS Infie, gdzie obejrzeliśmy wystawę komputerów. Rozmawialiśmy też z Chnatowicz i Macher w tradycji o ich wspólnym występie. A także zajrzeliśmy na próbę zespołu Agnostic, który niedługo zagra tutaj w WC-ku. Na koniec porozmawiamy o Lance Productions i ogłosimy pierwszy w programie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Także, drodzy mili, czeka Was odcinek naładowany emocjami. Także serdecznie zapraszamy. Tęsknota we mnie siedzi, jak drucik śmieci. Się żarzy, rzęsy mi parzy. Nie mam czasu na seks, a tak bardzo chciałabym mieć. Nie mam czasu na kochanie, na pieprzone całowanie. W tradycji odbył się debiutancki występ duetu Ani Chnatowicz i Piotra Majcher, znanego z zespołu Ismy. Para postanowiła utulić słuchaczy coverami najpopularniejszych wokalistów, chociaż znalazło się tu miejsce i na własne kompozycje. Klimat tradycji pozytywnie wpłynął na występ, przez co magia zadumy ciągle unosiła się w powietrzu. Kilka dni później udało nam się odsudzić artystów po oblaniu pierwszego sukcesu i porozmawiać na temat tego przedsięwzięcia. Jesteśmy właśnie w tradycji z Anną Chnatowicz, witam. Dzień dobry. I z wokalistą zespołu Ismę, Piotrem Majcher. To się nie odmienia. Dokładnie tak, witam serdecznie. Słuchajcie, kilka dni temu w tradycji zagraliście swój wspólny koncert. Jak to się stało, że tak różne dwa charaktery zrobiły coś na podobie repertuaru Marii Peszek? W sumie mamy podobne charaktery i nas złączyła w sumie wspólna praca w tradycji. I tak jakieś wspólne plany. Stwierdziliśmy, że koncert będzie Czyli jednak wspólne plany, tak? Zobaczymy. Coś tam kombinujemy, coś sobie ponagrywamy, coś się powiem. Czemu nie? To jest przyjemność po prostu. Muzyka to jest muzyka, to nie ma tam wieży. Ale tylko że plany ktoś... artystyczne, tak? Póki co tak. Zagraliście w sumie wspólny koncert, dosyć spokojny jak na wokalistę Ismy, bo widzieliśmy wszyscy, jak szalejesz na scenach w WC-ku, tak? Trudno było się przestawić, czy ogólnie to jest twój drugi charakter? Nie jest drugi charakter, tylko to jest kwestia tego, że z gitarą akustyczną spędzam mnóstwo czasu, gram bardzo dużo na pudle i to naturalnie wychodzi, to i tak można, nie? Mówię, muzyka to jest przyjemność, jakkolwiek. Co cię zauroczyło w Annie? Wszystko. Czemu akurat ten repertuar? Bo słuchamy i lubimy. Może tak. Takie balady, spokojnie, tak? Tak. W sumie Maria Peszek jest taką jedną z najlepszych polskich wokalistek, więc warto się na niej wzorować. Było kilka naszych rzeczy w tym. Właśnie takich rzeczy, które Majcher stworzył, a ja tam dodałam coś od siebie i wyszły takie fajne kawałki. Jak najbardziej. Tylko to wszystko jeszcze kwestia czasu dopracować, bo to było na żywioł zdecydowanie. Ten koncert zagrany, bo co już Anka miała warsztaty wokalne, tak. I to jest kwestia tego, że nie mieliśmy czasu i wiesz, na chybcika się spotykaliśmy, gdzie się dało, po prostu tutaj w pracy, kiedy Anka pracowała, to ja do niej przychodziłem i robiliśmy pseudo próby, bo to jest za duże słowo, żeby powiedzieć próby.
No i teraz dopiero się nad tym usiądzie tak na spokojnie i wiesz, i pokombinuje jeszcze. Czuwa nad sadkiem i kolorem moich nocnych spraw. Chociaż ciemno, od środku się żarzy, mrok błyszczy, ja mruczę i marzę, że mam psa na niebie. Wyprowadzam go na spacer. Jesteśmy właśnie dzisiaj w dniu irlandzkim, tak? Świętego Patryka, święto dzisiaj. Moje pierwsze święto, tak? Świętego Patryka. Tutaj w tradycji. Powiedzcie, jakim cudem uzyskaliście zielone piwo? Może ja to pokażę. To jest tak, to jest, żeby sobie ktoś nie myślał, że to jest na Ludwiku upędzone, czy jakkolwiek. Sabotaż, proszę bez sabotażu. To jest zielone piwko, proszę, tutaj ta koleżanka zaprezentuje. Naturalne, robione z zielonego, niedojrzałego chmielu. I to tego dnia... To jest bardzo mocne, to jest irlandzkie, irlandzka tradycja, że tego dnia właśnie to piwo się robi i to piwo się pije. To jest tylko tego dnia? Tak. Znaczy nie, to można dostać ogólnie rzecz biorąc, ale dzisiaj jest, że tak powiem, aleluja. Czyli za rok w tradycji? Można, tak. I to rok temu było, i dwa lata temu, i cyklicznie to się dzieje, także... No nie piję tyle czasu, także... No, nie namawiam, nie wiem, czy pani mówi. I dlatego ten zielony strój w sumie, tak? Tak, i makijaż zielony. No dobra. Słuchajcie, kiedy następnym razem was posłuchamy? W maju, czerwcu? Jakoś jak ciepło się zrobi, to zrobimy sobie w ogródeczku tutaj, nie? Także więcej osób się zmieści, serdecznie zapraszamy. Słuchaj, planujemy koncert w Rakutowie, nie? Na mojej posesji Stodoła, tylko jeszcze wiesz, o tym nie wiemy. Stodoła klimaty, oni się niebawem dowiedzą, nie? Na wiosnę, tak, no, na wiosnę. Dobra, się dzięki, dowiedzą. Krzysiu. No nie ma sprawy. Dobra. Czyli również w tradycji, tak? Również w tradycji. Jest to specyficzne miejsce sprzyjające włocławskim muzykom, także... Okay. I nie tylko włocławskim. Zapraszcie uśmiechem i spójrzcie. Zapraszamy. Dobra. To wszystko, jedziemy dalej. Tęsknię za smokiem. Ha, ja, ha, ha. Tęsknię za smokiem.